Dziwne czasy nastały w naszej szkolnej karierze. Choć na temat zdalnej nauki jest opinii tyle, ile uczniów, w jednym jesteśmy zgodni. Nic nie zastąpi nam widoku naszych rówieśników, styczności z naszymi przyjaciółmi. Uśmiechniętej pani woźnej, witającej nas w progu szkoły w deszczowy poniedziałkowy poranek. Zapachu świeżo wypiekanych drożdżowych rogalików, roznoszącego się po korytarzach z sali gastronomicznej. Emocji, które towarzyszą nam za każdym razem podczas rozgrywek w siatkówkę czy ping-ponga. Nic nie zastąpi nam realnego kontaktu z nauczycielami, którzy ze stoickim spokojem wysłuchują naszych problemów z perspektywy czasu, nawet niezbyt ważnych. Słyszałam. Czy byłbyś tak uprzejmy i odpowiedział na moje pytanko? Tak, oczywiście, pani profesor, tylko jakie było pytanie, bo nie usłyszałem? Simon Bolivar i jego dokonania. A więc Simon Bolivar był... Pomimo, że w naszej szkole nikogo nie ma, to nie jest pusta. To nie budynek, a uczniowie tworzą społeczność. Jesteśmy jak rodzina. I żaden wirus nas nie powstrzyma. W dążeniu do celu, rozwijaniu naszych pasji i nic nie obniży naszych standardów. Niezmiernie miło będzie nam wspólnie z Wami zapisać kolejne karty w historii dziesiątki. Do zobaczenia w szkole. Niezmiernie miło...